Cześć. Chciałbym Was zaprosić na pokaz, na próbkę tai chi. Próbkę tai chi. Mariusz Pietrzak, nauczyciel tai chi, pokaże krótkie elementy. Krótkie elementy i takie ćwiczeń, które... Żebyście poznali, wiedzieli, jak wygląda tai chi. Możesz w międzyczasie też opowiedzieć, bo mamy mikrofony, także jasne. W czasie wykonywania, nie wiem, czy warto rozmawiać, czy nie, czy możesz w tym trakcie, czy raczej jak zaprezentujesz i opowiesz, do czego te ćwiczenia zaprezentuję służą. I opowiem. Dobrze. Okay? No to zostawiam Dobrze. Ciebie tutaj. Dobrze. To w takim razie zacznę od czegoś, co jest najbardziej charakterystyczne dla tai chi. Pokażę fragment formy tai chi, to co jest najbardziej znane, najbardziej jest taką wizytówką tai chi. Będzie to fragment długiej formy stylu yang, pierwsza część ziemia. Okay, ja się przygotuję. Dobrze. To jest to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tai chi, czy najbardziej znane, czyli właśnie forma, ale tai chi to nie tylko ruch. Tai chi to również pozycja, praca z bezruchem, praca z własnym ciałem poprzez pozycję. I forma, którą przed chwilą pokazałem, rozpoczyna się od techniki, którą nazywamy pozycją naturalną. Ta pozycja wygląda w taki sposób. Stopy są rozstawione na szerokość naszych bioder, mniej więcej. Stopy są ustawione równolegle, nogi są lekko ugięte w kolanach, głowa jest zawieszona. Co to znaczy, że głowa jest zawieszona? Głowa jest ustawiona w osi kręgosłupa, co oznacza, że musimy ją troszeczkę cofnąć, tak żeby nie była wysunięta do przodu. Broda jest lekko ściągnięta, tak żeby głowa nie była pochylona do przodu. Głowa jest skierowana szczytem do nieba. Tak, w takim najprostszym podejściu wygląda pozycja naturalna. Nogi są lekko ugięte w kolanach, ręce ułożone swobodnie wzdłuż ciała. I delikatnie zmobilizowane, tak żeby nie były bezwładne. Staramy się przy tym nie pochylać do przodu, do tyłu. Próbujemy poczuć troszeczkę swoje ciało. To czucie, to również odczucie na przykład zmęczenia nóg, czy tego, że nogi się trochę napinają. Jakby wszystkie odczucia, które pojawiają się w ciele, próbujemy czytać. Próbujemy obserwować swój oddech. To jest taka bardzo prosta praktyka, ale jednocześnie praktyka, która uczy dobrego stania, dobrego czucia i operowania pozycją. Tai chi to również formy ruchowe i takim podstawowym ćwiczeniem w stylu yang, które jednocześnie też rozpoczyna formę w stylu yang tai chi chuan, jest ćwiczenie, które nazywa się falowaniem. Jest to forma w takim pierwszym podejściu bardzo prosta, dlatego że w strukturze ruchowej wykonujemy ją w pozycji naturalnej, czyli tej pozycji, którą przed chwilą opisałem. Sam ruch wygląda w taki sposób. Ja stanę, pokażę ją bokiem, tak będzie to lepiej widoczne.
Ręce są ułożone wzdłuż ciała, nogi są lekko ugięte w kolanach. I teraz ruch wygląda w taki sposób. Pojawia się fala ruchu, która płynie przez całe ciało, uruchamiając całą strukturę aż do czubków palców. Łokcie lekko osiadają i z ruchem w dół lekko osiadamy i dłonie naciskają powietrze w dół. Ten ruch powtarza się wielokrotnie, koordynując go z oddechem, obserwując odczucia ciała. I szukając takiej pewnej naturalności, swobody, wewnętrznej jakości w ruchu. Okay. To są ćwiczenia, które są dosyć proste, łatwo je pokazać, opisać, ale jednocześnie wymagają troszeczkę wprowadzenia prowadzącego i pewnej korekty. Są też ćwiczenia, które są proste, łatwo je uchwycić, nie wymagają korekty. I chciałbym pokazać teraz kilka ćwiczeń. Ćwiczeń Qigong. Qigong to metoda, która leży u podstaw Tai Chi. Jest to metoda, która służy budowaniu własnej sprawności, zdrowia, takiej wewnętrznej swobody, naturalności. Pokażę kilka prostych ćwiczeń, które pomagają jednocześnie wzmocnić, usprawnić organizm, które też wykorzystujemy w Tai Chi na etapie wstępnym. I teraz pierwsze z tych ćwiczeń to jest ćwiczenie, które nazywa się gładzeniem kuli. Znowu stoję w pozycji naturalnej, głowa jest lekko zawieszona. Dobrze jest wyobrazić sobie, że głowa jest lżejsza od powietrza. Lekko się unosi, trochę tak jak balonik, który unosi się lżejszy od powietrza, a jednocześnie całe ciało delikatnie ciąży do ziemi, poddaje się grawitacji. Osadzamy lekko barki, rozluźniamy ramiona, rozluźniamy troszeczkę klatkę piersiową, próbujemy uwolnić plecy, biodra. Oddychamy w naturalny dla siebie sposób, we własnym rytmie. Ja przy tym ćwiczeniu podam rytm oddechowy, ale próbujemy za tym rytmem podążyć, natomiast jeśli będzie on sprawiał trudność, to jakby zostawiamy oddech, pozwalamy, żeby organizm regulował oddech według własnych potrzeb. I teraz pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia zawiera taki element. Dłonie ułożone są przed dolną częścią brzucha, tak jakbym oparł je delikatnie o powietrze. Tak? Ja stanę bokiem, żeby pokazać tą pozycję. Okay? Czyli dłonie lekko oparte o powietrze. Łokcie są skierowane do ziemi, lekko osadzone, tak żeby nie były napięte, uniesione. Tak żeby nie napinać barków, pleców. Uwalniam barki, uwalniam plecy, osadzam łokcie. Dłonie są delikatnie ożywione, tak jakbym lekko oparł je o powietrze, tak żeby nie były bezwładne. I teraz pokażę ruch z dwóch stron. Najpierw pokażę przodem, za chwilę pokażę bokiem. Wygląda on w taki sposób. Robię spokojny wdech i z wydechem tak jakbym rozdzielał przed sobą powietrze. Wdech, gładzę dużą kulę od wewnątrz i z wydechem gładzę kulę od zewnątrz. Wdech, gładzę kulę od zewnątrz. I z wydechem gładzę kulę od wewnątrz. I znów następuje wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Dobrze, wrócę do pozycji wyjściowej. Teraz pokażę to samo ćwiczenie bokiem. Znowu spokojny wdech. Teraz z wydechem rozgarniam przed sobą powietrze. Jednocześnie pochylam się w biodrach. Oś ciała jest prosta. Wdech, gładzę dużą kulę od wewnątrz. I z wydechem gładzę dużą kulę od zewnątrz. Wdech, znów gładzę kulę od zewnątrz. I z wydechem gładzę kulę od wewnątrz. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Dobrze. Wracam do pozycji wyjściowej. To, co jest jeszcze istotne w tym ćwiczeniu, kiedy wykonujemy ruch do przodu, staramy się nie pochylać w taki sposób. Pracujemy w przestrzeni bioder, tak? Czyli pochylam się w biodrach w taki sposób, w osi bioder. Okay.
I teraz kolejne ćwiczenie, które dobrze połączyć z tym poprzednim. Znowu układam dłonie przed sobą, tak jakbym oparł je delikatnie o powietrze. Osadzam troszeczkę łokcie. Rozluźniam plecy, szczególnie dolną część pleców. Rozluźniam biodra. I teraz zaczynam się otaczać wokół własnej osi. To ćwiczenie nazywane to jest orzeł, rozglądający się orzeł. I spoglądam na przemian w prawo i w lewo, ale staram się otoczyć w kręgosłupie. Staram się otoczyć w talii, w kręgosłupie. Rozluźniam biodra. Dłonie, ręce podążają za ruchem. Talia wiruje swobodnie. Staramy się zachować nogi ugięte lekko w kolanach, tak żebyśmy mogli swobodnie uwolnić biodra, dolną część pleców, przestrzeń talii. Dobrze to ćwiczenie powtórzyć kilkanaście razy. Ok. Opuszczam ręce. I teraz kolejne ćwiczenie. Też ćwiczenie proste. Układam przed sobą dłonie, tak jakbym obejmował dużą kulę. Rozluźniam troszeczkę ramiona, ale dłonie są pewne. Jakbym rzeczywiście trzymał, wyobrażam sobie, że rzeczywiście trzymam coś w dłoniach. I teraz wyobrażam sobie, że ta kula zaczyna mnie pociągać, tak jakby stawała się coraz cięższa. Zatrzymuję się, trzymając kulę nad ziemią. Rozluźniam troszeczkę plecy. I teraz zaczynam przenosić kulę po dużym kręgu. To, co jest bardzo ważne, szanujemy możliwości swojego ciała. Nie śpieszymy się. Staramy się tak dobrać zakres, obszerność ruchu, żeby też czuć taką pewną swobodę w ruchu. Powtarzamy kilka razy na jedną stronę. Po kilku powtórzeniach zatrzymujemy się w dole. Rozluźniamy troszeczkę plecy i zmieniamy kierunek. Powtarzamy ten sam ruch na drugą stronę. I znowu zatrzymujemy się w dole. Rozluźniamy troszeczkę plecy, szczególnie w dolnej części. Teraz wyobrażamy sobie, że kula staje się stopniowo coraz lżejsza i spokojnie wracamy do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy, opuszczamy ręce. Ok. I jeszcze jedno ćwiczenie. Ćwiczenie, które pochodzi z takiego zestawu, który nazywa się 8 kawałkami brokatu, ale akurat jest to ćwiczenie, które funkcjonuje też jako samodzielna forma. I teraz ćwiczenie bardzo proste. Ja je pokażę bokiem, tak będzie najlepiej można dostrzec sposób pracy. Znowu stoję w pozycji naturalnej. Nogi są lekko ugięte w kolanach. Głowa jest zawieszona. Oś ciała jest swobodnie prosta. Znowu wyobrażam sobie, że moja głowa jest jak taki lekki balonik. Delikatnie się unosi. Ręce są ułożone wzdłuż ciała. Dłonie są delikatnie aktywne. I teraz z wdechem wykonuję taki ruch, kieruję dłonie do nieba, tak jakbym chciał podeprzeć niebo. Wyciągam się lekko do nieba i teraz z wydechem kieruję się do ziemi. W końcowej fazie puszczam ręce, puszczam głowę. Wdech, prostuję kręgosłup, kręg po kręgu. Wracają na swoje miejsce barki, wraca na swoje miejsce głowa i z wydechem lekko osiadam. I ten cykl się powtarza. Znów wdech, wydech. Znów puszczam swobodnie ręce, puszczam głowę. Wdech, prostuję kręgosłup, kręg po kręgu. Wracają na swoje miejsce barki, wraca na swoje miejsce głowa i z wydechem lekko osiadam. Ok, pokażę to ćwiczenie jeszcze raz. Dobrze. To są akurat cztery ćwiczenia, z których można skorzystać jakby czy w tym zestawie samodzielnie. Każde z tych ćwiczeń jest samodzielnym ćwiczeniem, które pomaga usprawnić przestrzeń, szczególnie kręgosłupa, bioder, talii,
To ostatnie jest szczególnym ćwiczeniem, dlatego że ono bardzo efektywnie wzmacnia i rozluźnia całą strukturę przykręgosłupową. Jeżeli ktoś będzie wykonywał, jeżeli wykonujemy je regularnie, to po pewnym czasie może się okazać, że to nie jest prawda, że jak rano wstajemy, to ciało jest na tyle spięte, że na przykład nie możemy dotknąć podłogi. Będzie po prostu sprawne cały czas, rozciągnięte i elastyczne. Ja tego nie było tego widać, ale próbowałem tych ćwiczeń tutaj za kadrem. No i rzeczywiście czułem poszczególne elementy, szczególnie kręgosłup, także bardzo fajne ćwiczenia. Czasami takie też podobne oczywiście stosuje się w rehabilitacji. Także niektóre takie można wyciągnąć, typu te schylanie się i prostowanie takim z prostowaniem poszczególnych kręgów po kolei od dołu do góry, ale tutaj jeszcze połączone fajnie, to ta płynność ruchu, dobrze, że nie byłem w kadrze, bo u mnie ta płynność na pewno tak nie wyglądała jak u ciebie, ale rzeczywiście te ruchy są, widać, że to są wypracowane latami. To ćwiczenie jest szczególne, ono jest ciekawe, że to jest bardzo proste. Znaczy, to jest ćwiczenie, którego naprawdę można, nie potrzeba nic, żeby się go nauczyć i można z niego skorzystać. Jeżeli ma się trochę doświadczenia, to ono po prostu staje się bardziej efektywne. To trudno sobie tym ćwiczeniem zaszkodzić, natomiast naprawdę bardzo efektywnie można wzmocnić, usprawnić tutaj szczególnie dolną część kręgosłupa. Co jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Bo najczęściej ważne. Ludzie mają z tym problem. Tak, a też, co jest istotne, to ćwiczenie można wykonać nawet na przykład, jeżeli długo siedzieliśmy, tak? Bo nie każde ćwiczenie jest w tym momencie dobre. Znaczy, jeżeli długo siedzieliśmy przy biurku, pracując przy komputerze, albo długo jechaliśmy samochodem, to na ogół trzeba troszeczkę rozćwiczyć. Rozgrzać troszeczkę, tak, poruszać. Rozruszać. Przestrzeń dolnej części kręgosłupa, która bardzo intensywnie pracowała wbrew pozorom. To jest takie poczucie, na ogół jest takie postrzeganie, że jak człowiek siedzi, to nie pracuje. No coś tam zawsze pracuje. Tak. Akurat ta praca jest skumulowana w dolnej przestrzeni kręgosłupa i trzeba ją trochę rozluźnić, rozciągnąć świadomie, żeby można było niektóre ćwiczenia wykonać, nawet jeżeli one są efektywne dla kręgosłupa. Natomiast to ćwiczenie naprawdę można wstać i wykonać. Czyli świetne takie do przerwy w pracy, na przykład taka aktywna przerwa. Jak najbardziej. To jest ćwiczenie, z którego to jest jedno z takich serii ćwiczeń, których uczyłem się jako pierwsze, towarzyszyło mi przez bardzo wiele lat jako główna praktyka. Mam dzisiaj ze sobą wiele lat praktyki. Bardzo często do tego ćwiczenia wracam. Wracam na własny użytek, a też bardzo chętnie się z nim dzielę, dlatego że, tak jak mówię, łatwo się go nauczyć, a jednocześnie jest bardzo efektywne. To jest i bezpieczne. Jest bezpieczne. To jest też trochę taki paradoks, że my szukamy czegoś skomplikowanego, natomiast naprawdę proste praktyki mogą dla nas dużo zrobić, a są dostępne często od ręki. Dobrze. Dziękuję Ci, Mariusz, bardzo za ten dziękuję pokaz. Bardzo. Dzięki. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.